co dzień sterane kłopotami społeczeństwo ogląda w telewizji swoich przedstawicieli. Patrzy, jak blokują drogi, protestują, głodują, żądają, czasem czymś w coś rzucają, są generalnie wciąż niezadowoleni. Z tym większą więc przyjemnością przypominamy Państwu ludzi, którzy w 70. latach naszego wieku z ochotą i radością wolne od pracy dni poświęcali też na pracę, tyle że społeczną, i równie pogodnie i radośnie udzielali telewizji wywiadów. Ja ci chciałam, Karol, powiedzieć, że to nie tylko dzisiaj pracujemy. Już tradycją się stało u nas w mieście, że bierzemy udział w czynie partyjnym. Zresztą ja tu jestem przedstawicielką młodzieży. My inicjowaliśmy wiele razy czyny. Już pracowaliśmy w tym roku przez dwie niedziele po 8 godzin czyny produkcyjne. Co to ja bardzo lubię popatrzeć na efekty naszej pracy tutaj końcowej. Jak się już przyjdzie po skończonej dobrej robocie i się popatrzy, jak to wszystko fajnie wygląda. Wynikiem naszej dobrej roboty jest właśnie ten Park Żeromskiego, gdzie ciągle tutaj pracujemy. Park Sielecki, główna arteria tutaj na Sosnowcu. Cały ten wiadukt, gdzie tam pracowaliśmy przy pracach porządkowych. To na pewno nas cieszy na co dzień. Po prostu jak my chodzimy codziennie wokół tych efektów swojej pracy, możemy przyjść do tego parku, odpocząć, przespacerować. Tym bardziej, że to jest teren w pobliżu naszego zakładu. My pracujemy dla wszystkich, nie dla siebie, bo szczególnie dla wszystkich, dla całego kraju. Chcemy tu upiększyć to miasto, żeby się ludziom lepiej żyło. Ja osobiście jestem zadowolona, że robię to także dla swojego dziecka, który ma 10 lat, że będzie się miało gdzie pobawić, bo mieszkam w centrum Rybnika. ...2400 będzie powierzchni zielonej. Jednorazowo będzie mogło odpoczywać około 80 tysięcy ludzi. Jednorazowo. I to nie będzie uszczerbkiem dla parku. 80 tysięcy ludzi w jednym czasie, w jednym miejscu, w jednym parku. Jak mawia nasza koleżanka, nie idę sobie tego wyobrazić. Gdzie zda się jeszcze wczoraj, pod stopą skrzypiał piach. Była lansowana jak mało kto, stale na pierwszych stronach gazet. Kamera towarzyszyła jej bez przerwy, od dnia narodzin, a nawet jeszcze wcześniej. Pisano o niej wiersze, ba, ody i poematy. Wystąpiła obok Krystyny Jandy w Człowieku z marmuru. Komponowano dla niej piosenki Huta Katowice. A wewnątrz Ewa Śnieżanka. Wszystkich krajów stron jesteśmy tu, gdzie sprawa jest piękna, tak jak wielka, i tu jest nasze miejsce, gdzie my niby to budowy wielkiej serce zaklęte w naszych sercach. Żywy las, rośnie huta, kotra twarzy często ma szlak.
Pozostajemy na terenie huty. Młodzieżowe Centrum Rozrywki organizowało tu cykliczne imprezy pod hasłem Z młodością na wy, na ty. Wybrano młodzieżowego bohatera roku, oczywiście budowniczego huty Katowice. Program uświetnił Bronisław Cieślak, już wtedy znany i popularny, choć jeszcze nie zagrał porucznika Borewicza, ani nie prowadził magazynu policyjnego. Pana Bronisława Cieślaka zaprosili koledzy z huty Katowice dlatego, że wiele sytuacji, w których się znalazł jako bohater filmowy, to były właśnie sytuacje, które wymagały podejmowania decyzji. Były to sytuacje związane właśnie z ludzkimi postawami. Siedzi obok pana pan minister Romuald Kozakiewicz. Może w każdej chwili skorygować pana odpowiedź. Znaczy, chce pani powiedzieć, że minister Kozakiewicz już tak wysoko awansował, czy że... Nie, więc ja przed tym, znaczy w ogóle jak już się tu raz odciąłem, to dalej w tym samym duchu. Mianowicie ja tu chcę wyraźnie rozgraniczyć to, co będę mówił jako Bronisław Cieślak, a to, co będę mówił, choć właściwie gdzieś tam jest między tym zbieżność, jako inżynier Bogdan Zawada, bohater tego serialu. Przepraszam, skoro już pana przedstawiłam, panie ministrze, czy pan może mi powiedzieć, czy Bronek Cieślak nadaje się na inżyniera, jak pan sądzi? Ja sądzę, że jak najbardziej. Wystarczy spojrzeć na fizjonomię. Inżynierska typowa fizjonomia. Na sali siedzi wielu młodych ludzi związanych z Placem Wielkiej Budowy. Pięć cech, które wystarczą, żeby na takim placu stanąć. Podstawowa taka cecha nie tylko tych pracowników, którym zdarzyło się pracować na wielkiej budowie, ale w ogóle dobrego pracownika. To jest to, co bym nazwał po prostu zawodową uczciwością, lojalnością w stosunku do pracodawcy. To znaczy, jeśli ja świadomie wybieram pewien zawód i podejmuję pewną pracę, to jako dorosły i odpowiedzialny człowiek muszę wykonywać ją najlepiej, jak umiem, albowiem w przeciwnym wypadku ten układ z pracodawcą jest układem nie fair. Pan minister się uśmiecha. To jak w małżeństwie pan powiedział, wie pan, zupełnie tak samo. I to jest słuszne. No... Zgadzam się z panem. Panie ministrze, czy jest pan za Centrum Rozrywki przy Hucie Katowice, czy przeciw? Proszę pana, więc oczywiście, że jestem nie tylko za Centrum Rozrywki w Hucie Katowice, ale w ogóle za rozrywką. A zwłaszcza, wie pani, jak się człowiek czuje młodo i siedzi wśród młodzieży. Jeśli była jedna wielka miłość, będę mogła mówić, żyłam, mocno żyłam. Jeśli było jedno lato tak gorące, będę mogła mówić słońce, było słońce. Jeśli była jedna chwila tak radosna, będę mogła mówić wiosna, była wiosna. Szeroko bierzesz do góry. Tak, tu nie zmieniasz to. Tak, ale z tym, żeby tu rozłożył nogi. No. Tak, bo ty robisz bardzo sztywnie. Tylko... Dajcie mi szeroko. Wyżej, 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 wyżej. Idzie pan jeszcze! Pani Liteczka! Idę! A daleko tam jeszcze do nieba! Jeszcze raz wracamy do postaci Jerzego Dormana, reżysera i dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Zespół Archiwum Telewizji Katowice odnalazł zaginione, wydawało się, fragmenty słynnych spektakli Czarodzieja z Będzina. Spektakli wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, wymienianych w podręcznikach historii współczesnego polskiego teatru. Były już tylko fotografią, zapisem, fragmentem scenografii. Niech na chwilę ożyją raz jeszcze. Ale jak mi psy dopadają łydek, to mi zaraz nogi mdleją.
Nie ze strachu. Skądże? Z wielkiej odwagi. Gdzie te czasy, kiedy podczas igrów gliwickich w maju można było posłuchać dobrego jazzu tradycyjnego? Studenci mieszkali przez 3 doby w oknach swoich akademików, mieszczuchy miały radochę, a muzycy przez 3 doby grali na rynku. I to jak? Oto nadzwyczajne wydanie aktualności sprzed lat, z okresu błędów i wybaczeń. Obywatelu generale! Czołem żołnierze! Czołem żołnierze!